Cześć moi drodzy, słyszycie mnie czy nie? Wyszła nowa wersja programu OBS Studio, ale nie chcę o tym mówić, tylko wam pokazuję, bo super jest to program. Właśnie dzisiaj wyszła wersja z 2022 roku i dzisiaj nagrywam tutorial pierwszy przy użyciu tej nowej wersji. Pokażę wam dzisiaj, jak przyspieszyć wejście do mojego komputera. Jak macie plik Explorator, teraz wyjaśnię, co chcę wam przekazać. Jest tam taka opcja. Ach, nie powinienem tak kliknąć. Jak macie File Explorer, to normalnie nie dostajecie się od razu do komputera. Jest tu taka opcja Options. Open File Explorer to this PC Quick Access. Jeżeli zaznaczę tą opcję, to jak kliknę na tą ikonkę i dam tutaj na tą ikonkę, to nie jestem tu, tylko jestem gdzie są skróty klawiszowe. A tą opcję zamiast Quick Access mogę tą opcję wybrać i wtedy się dostanę szybciej do eksploratora i już jestem w moim komputerze. I nie muszę tutaj klikać na to, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam mój tutorial podoba i życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie, abym obrać OBS Studio, który wyszedł teraz z 2022 roku. Długo na tą wersję, moi drodzy, czekałam. Ale to są nowości. Na przykład oni dodali tutaj w opcji Output nowości do nagrywania. Niestety nie pokażę wam tego. Jak macie encoder, to tutaj parę nowych rzeczy dodali. Jestem mega, mega zadowolony, bo będę mógł naprawdę ciekawe tutoriale publikować. Także nie tylko z tego powodu, ale z innych powodów jestem zadowolony. Nie muszę wam mówić. W każdym razie będę na pewno publikował tutoriale także inne i ciekawe. To życzę wam miłego wieczoru, moi drodzy.